Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Dzień dobry, Paweł Albiniak. Dziś mamy wtorek, 17 października, a imieniny obchodzą Ignacy, Augustyna i Rudolf. Zaczynamy wiadomości dnia. Będzie zmiana znaków na ulicy Północnej w Kutnie. Taki jest wynik wczorajszych obrad zespołu do spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym w Kutnie. Miasto Kutno wystąpiło ze stosownym wnioskiem. Zespół wydał opinię, a teraz powstanie nowy projekt organizacji ruchu na tej ulicy. Zakaz zatrzymywania się i postoju będzie obowiązywał powyżej 15 minut, a z kolei nie będzie obowiązywał służb komunalnych i tak zwanego zaopatrzenia. Zamiast podwójnej ciągłej będzie linia przerywana na całej ulicy, aby móc omijać stojący samochód. Od wygranej rozpoczęli zmagania w wojewódzkiej lidze junior w koszykarze KKS ProBasket Kutno, którzy pokonali w pierwszym meczu zespół Pawo PKK 99 Papianice 107-82. Spotkanie przebiegało w bardzo szybkim tempie, o czym świadczy wysoki wynik końcowy. Łącznie w meczu obie drużyny aż 17 razy trafiały zza łuku. Najwięcej punktów w zespole trenera Tomasza Skowrona rzucili Lewandowski Artur oraz Wiercioch Maciej. Mało kto wie, że w Kutnie funkcjonuje oddział Archiwum Państwowego. Wiedza o lokalizacji instytucji przychodzi wtedy, kiedy musimy znaleźć ważny dokument albo chcemy zwyczajnie poszperać w naszym drzewie genealogicznym. Wśród przepastnych regałów kutnowskiego archiwum znaleźć można wiele fascynujących dokumentów przeszłości. Archiwum nie jest instytucją zamkniętą na potrzeby mieszkańców. Zakresem, z którym najczęściej do nas ludzie przychodzą, to są przede wszystkim poszukiwania własnościowe. To znaczy ludzie poszukują różnych dokumentów własności gruntów, domów, działek, bo gdzieś tam potracili je, pogubili i no, my im tutaj pomagamy, ponieważ mamy dość spory zasób materiałów potwierdzających własność, począwszy od aktów notarialnych
nawet z końca XIX stulecia, aż po 92 rok. Każdy może przyjść i zapoznać się z historią regionu, czy też własnych przodków. Poszukiwania genealogiczne są coraz częstsze. Poszukiwania są zupełnie bezpłatne. Ludzie też uczą się przy okazji, jak z tego archiwum korzystać i co innego jeszcze mogą u nas znaleźć niż tylko to, po co do nas przyszli. Ale od pewnego czasu, właściwie na przestrzeni już kilku, a nawet kilkunastu lat, obserwujemy wzrost zainteresowania własnymi korzeniami. Tak? Więc te badania genealogiczne rzeczywiście przybierają coraz bardziej na sile, o czym świadczy też zeszyt naszej pracowni naukowej, bo dzisiaj właśnie sprawdziłam, w 2005 roku mieliśmy 51 wizyt w pracowni naukowej. W tym roku na dzień dzisiejszy to jest 219 wizyt. Rekordowy był rok 2014. Z zasobów archiwum skorzystało ponad 550 osób. Samo Kutnowskie Archiwum jest oddziałem Archiwum Płockiego. Z jego zasobów korzystają regionaliści, studenci, a często inne instytucje. Archiwum pełni także rolę pośrednika między petentami a większymi ośrodkami w całym kraju. Mamy tutaj sprzęt do odczytywania mikrofilmów. Jesteśmy w stanie sprowadzić mikrofilmy na przykład z Archiwum Głównego Akt Dawnych czy z Archiwum Państwowego w Łodzi, żeby ludzie nie musieli jeździć, prawda, do tych archiwów, i świetnie tutaj mamy takich stałych bywalców, którzy tutaj korzystają rzeczywiście z mikrofilmów i jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo to też świadczy o tym, jak ta historia wciąga, znaczy związana z badaniami swoich korzeni. Każdy, kto rozpoczyna badania genealogiczne, poszukuje materiałów do prac badawczych czy artykułów naukowych, nie może w swoim warsztacie pominąć Kutnowskiego Archiwum, które mieści się w naszym mieście przy ulicy Zamkowej 4. Więcej o pracy archiwum w rozmowie dnia. We wspólnym domu przy ulicy Wyszyńskiego odbyły się obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Uroczystość zorganizowało koło miejsko-powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. We wspólnym domu przy ulicy Wyszyńskiego odbyły się obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Dzień ten stwarza okazję do edukacji i zwiększania świadomości społeczeństwa na temat tej choroby i konsekwencji z nią związanych. Niestety statystyki nie są dobre. Z roku na rok wzrasta ilość osób z cukrzycą, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, co powoduje tę chorobę, jak postępować, aby jej zapobiegać. Choroba cukrzyca jest chorobą groźną, jest to choroba społeczna. W tej chwili w Polsce około 3 milionów ludzi choruje. Tych, co wiedzą, ale jest i takich dużo, co po prostu nie wiedzą. Wzięli udział m.in. wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Samorząd zajmuje się nie tylko infrastrukturą, drogami, szkołami, ale także stara się pomagać osobom potrzebującym, mówił do zebranych Zbigniew Wdowiak. Tak się mówi, jednym z najbardziej popularnych słów obecnie jest empatia, próba właśnie wnikania i odgadywania stanu innych osób, żeby wczuwania się w to, jak, co inni czują, jak reagują, ale niestety tempo życia codziennego ma to do siebie, że ta empatia czasami schodzi na drugi plan. Żyjemy po prostu w czasach, kiedy tempo życia, rytm jest niesamowicie duży i te osoby, które właśnie cierpią na różne dolegliwości, czasami są trochę zagubione, są obok nas. I nie zawsze tej empatii brakuje i po to właśnie organizacje pozarządowe życzę zatem Państwu, aby jak najskuteczniej uwrażliwiać otoczenie, także i samorząd na te problemy, bo choć współpracujemy naprawdę z dużą grupą organizacji, to nigdy nie jest tak dobrze, aby można powiedzieć, że ta misja została wypełniona z naszej strony czy ze strony organizacji pozarządowych. Więc jeszcze raz, zdrowia, sukcesów dla organizacji. Dziękujemy. Tak, abyśmy żyli w coraz lepszej lokalnej społeczności, która również dostrzega te problemy, z którymi Państwo żyją na co dzień. Wszystkiego najlepszego. Dołączam się również.
również, tak jak tutaj pan prezydent, do życzeń z okazji tego Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Dla wszystkich państwa dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą przypomina, jak groźną chorobą jest cukrzyca. Jest okazją do złożenia gratulacji i życzeń wszystkim kutnowskim diabetykom, członkom ich rodzin oraz sympatykom. Składam jak najlepsze życzenia. Życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu trudów związanych z naszą chorobą, a w życiu osobistym szczęścia, wszelkiej pomyślności i spełniania marzeń. Policyjna Akademia Bezpieczeństwa to konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów klas drugich podstawówek. Kto był najlepszy? O tym w materiale filmowym. W Szkole Podstawowej imienia Władysława Stanisława Rajmonta w Gołębiewku odbyły się powiatowe eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. Jest to 12. edycja. Dzieci z drugich klas szkół podstawowych całego powiatu uczestniczą w tych zawodach, rozwiązują test wiedzy oraz test sprawności fizycznej. Oczywiście działają drużynowo. Są to przedstawiciele szkół podstawowych, tak jak powiedziałam, z terenu całego powiatu kutnowskiego, dziewczynka i chłopiec, którzy reprezentują daną szkołę. Ta drużyna, która wygra, reprezentuje nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich w Łodzi. I tu możemy się pochwalić, że w zeszłym roku szkoła powstała w Krośniewicach, która wygrała eliminacje powiatowe, również wygrała eliminacje wojewódzkie i zajęła pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że w tym roku również ten sukces zostanie powtórzony. W rywalizacji wzięło udział 10 szkół podstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Każda drużyna składająca się z chłopca i dziewczynki musiała rozwiązać test wiedzy o bezpieczeństwie. Następnie już każdy zawodnik pokonywał test sprawności fizycznej. Regulamin przewidywał pokonanie toru przeszkód w określony sposób w jak najkrótszym czasie. W przerwie dla dzieci przygotowaliśmy niespodziankę, współpracując z liceum mundurowym. Młodzież z tego liceum przygotowała scenki profilaktyczne dla najmłodszych, którzy będą mogli je obejrzeć, jak i również pokaz taneczny dla uczestników konkursu. Nie wolno wchodzić do wody, to jest niebezpiecznie. Wracajmy. Już nie przesadzę, przecież nic się nie stanie. Daleko nie będziemy wchodzić. Ja się w to nie bawię. Tak jest niebezpiecznie. Wracam po mamę. Trzecie miejsce w konkursie zajęła drużyna ze szkoły podstawowej w Strzelcach, drugie zaś szkoła podstawowa w Żychlinie, a na podium stanęła drużyna ze szkoły podstawowej nr 9 w Kutnie. Adam i Magda, będziecie reprezentować nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich. I cóż, życzę szczęścia, powodzenia, pierwsze miejsce dla was. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich. Więcej w materiale wideo. 16 października zostały wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich. Najistotniejsze zmiany to linia nr 7. Wszystkie kursy przez ulicę Troczewskiego, Łąkoszyńską i Siemirackiego zostały wycofane. Linia nr 14. Uruchomiony został nowy kurs w dni nauki szkolnej o godzinie 13 z przystanku 29 listopada PZU do osiedla Batorego. Linia nr M. W dni nauki szkolnej został uruchomiony dodatkowy kurs o godzinie 15.20 z Micina do Zawad. Najwięcej zmian natomiast dotknęło linię numer 10. Wszystkie kursy przez miejscowość Julanów zostały wycofane. Uruchomione zostają kursy w dni robocze o godzinie 13 z dworca PKP do ulicy Intermodalnej oraz o godzinie 14.05 z ulicy Intermodalnej do dworca PKP. Kurs w dni nauki szkolnej o godzinie 8.55 z Kaszew przesunięty został na godzinę 8.17 oraz kurs z Krzyżanowa o godzinie 15.30 na godzinę 15.52. Więcej informacji mogą państwo znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji mzk.kutno.pl. Depresja to niebezpieczna choroba, która niezauważalnie potrafi wejść w nasze życie. Dbajmy o nasze zdrowie, również te psychiczne, w odpowiedni sposób, szczególnie podczas nadciągającej jesienno-zimowej aury. Depresja jest jedną z największych chorób cywilizacyjnych. Ponad 350 milionów ludzi na całym świecie cierpi na chorobę przez większość niedostrzegalną. Najczęściej depresja dopada osoby w wieku produkcyjnym między 20 a 40 rokiem życia. W Polsce z 1,5 miliona osób chorujących na depresję leczonych farmakologicznie jest 800 tysięcy. Pod względem ekonomicznym w skali roku $1 trylion straciła światowa gospodarka przez chorobę pracowników. W skali polskiej straty roczne wynoszą do 2,6 miliarda złotych. Objawy depresji to uczucie smutku i przygnębienia, przesadnie emocjonalne zachowania, trudności w koncentracji, zapamiętywaniu i podejmowaniu decyzji, apatia, problemy ze snem, dolegliwości bólowe, które nie reagują na leki,
myśli oraz próby samobójcze, zwiększenie lub zmniejszenie apetytu i wagi ciała. Gdy zauważymy jakieś zmiany w naszym zachowaniu lub zachowaniu naszych bliskich, warto zwrócić się do psychologa specjalisty, który będzie w stanie nam pomóc. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a na nowe wiadomości dnia zapraszam już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie małe w całym regionie, temperatura 9 stopni w Kutnie i Łęczycy, 11 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W dzień przejściowe zachmurzenie, temperatura 20 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 10 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale.